Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzięki za odzew w komentarzach. Poza kamerką tutaj troszkę uporządkowałem nasz magazyn, także tutaj mamy teraz uporządkowane wszystkie bloki. Tutaj mamy jakieś duperele typu jedzonko, jakieś sadzonki i tak dalej. No i tutaj już nieposortowane rzeczy, jakieś stare, zużyte bronie i tak dalej. Tutaj mamy piecyk, możemy sobie od razu wrzucić żelazo do przepalania. No i celem dzisiejszego odcinka będzie znalezienie leśnej posiadłości, także czeka nas spora wyprawa. Ale zanim to wszystko, skoczymy sobie w stronę messy, bo z tamtej strony mapy widziałem kawałek właśnie tego biomu. Tam na pewno będziemy mogli znaleźć jakieś name tagi. No bo jak wiadomo, na mescie występują też kopalnie. A przy okazji uzupełnimy sobie wiaderko z wodą. Dobra, tutaj jest nasza baza. Ta messa była gdzieś tutaj stosunkowo blisko. Okej, już troszkę się wyłania ta messa. Trzcinę zabiorę też. Dobra, sprawdźmy, czy jest tutaj jakaś stara kopalnia. Jest, tutaj coś widać, okej. Od razu zaglądamy, czy są tutaj jakieś wózki ze skrzynkami. Dobra, jest jakieś rozgałęzienie. Kończy mi się w ogóle kilof. Nie zauważyłem tego. Jest skrzynka, okej. Fortuna 1, to możemy wziąć ze sobą. Dobra, weźmy wszystko. Minecarta też możemy wziąć. Coś jeszcze tutaj musi być. Dobra, to jest spawner pająków, niedobrze. Jest, okej. Mamy to. Dobra, jeszcze żelazo, pochodnie sobie weźmiemy. Gdzieś tutaj coś jeszcze. Proszę. Dobra. Mamy to. Okej. Spadamy z tej messy. Dobra, korzystając z okazji, że tutaj widzę żwir, zbierzemy sobie kilka bloków po to, żeby wyfarmić flint. Zrobimy sobie fletching table i pohandlujemy trochę z fletcherem. Zdobędziemy sobie łuk na wyprawę, zdobędziemy trochę strzał. To na pewno przyda się też w Woodland Mansion. Mamy to. Dwa flinty, możemy lecieć dalej. Przy okazji kolejna trzcina. No, dynie już pięknie wyrastają. Zróbmy sobie teraz szybciutko fletching table. Zróbmy sobie też nową siekierkę. Przerobimy sobie też całą trzcinę na papier. Możemy zrobić sobie też stół kartografera. Resztę odłożymy sobie do skrzynek. No tutaj też niestety musimy zrobić troszkę sypu, że tak powiem. Bierzemy ze sobą całe drewno. Pójdziemy jeszcze w tym kierunku, żeby skopać troszkę więcej drewna. Pohandlujemy teraz z fletcherem, wyhandlujemy sobie łuk, strzały. No i zdobędziemy troszkę emeraldów po to, żeby pohandlować też z librarianem. No i wyhandlować w końcu książkę z fortuną. No dobra, myślę, że ponad dwa staki w zupełności wystarczy. Dobra, z tego co pamiętam, to tutaj jest jakiś wieśniak. Tak jest. Z niego zrobimy sobie fletchera. Co my tutaj mamy? Dobra, my potrzebujemy patyki, czyli musimy go przekwalifikować. Dobra, mamy to. Ok, czyli teraz tworzymy sobie deski. Z desek tworzymy sobie patyki. I teraz troszkę pohandlujemy. Tworzymy jeszcze więcej patyków. Teraz kupmy sobie łuk. Kupimy sobie troszkę strzał.
No i co? Myślę, że na razie możemy go zostawić tutaj w spokoju. Znowu nam się zniszczyła siekierka, także tworzymy sobie nową. Odbierzemy sobie przepalone żelazo. No i teraz musimy zdobyć go zdecydowanie więcej, bo potrzebujemy kowadła. Także szybciutko lecimy do kopalni. O kurde, co to było? Nawet go nie zauważyłem. Okej, tutaj już widzę co nieco. Tylko jedno, serio? Dobra, jest więcej. O, mamy nawet godę. 30. Dobra, mamy wszystkie zebrane. Lecimy szybciutko do naszego domku. Wrzućmy sobie żelazo do przepalania. Za ten czas będziemy troszkę pohandlować za patyki. Dobra, możemy pohandlować. Okej, 17 emeraldów, spoko. Teraz przejdziemy do tamtego domku, tam mamy jeszcze jednego villagera. Z niego zrobimy sobie kartografa. I pan handluje się za kartki, okej. Nie za dużo, ale zawsze coś. Zawsze mamy już zaklepanego villagera. Ty chcesz 20 za fortunkę. No to elegancko. My tutaj mamy książki. No i mamy fortunę. Okej, czyli możemy iść na diamenty. Okej, do kotwadła potrzebujemy 3 żelazne bloki. I teraz możemy sobie utworzyć kowadło. Tak jest. Kowadło postawimy sobie tutaj. Mamy ze sobą 2 name tagi. Jeden będzie nazywał się Czaruś. A drugi będzie nazywał się Asmadeus. Okej, Czaruś to będzie czarny koteł. Siemanko, Czaruś. No i teraz Asmadeus to będzie biały kotek. No i oczywiście pozdrawiam osoby, które napisały w komentarzach propozycje tych imion dla kotów. I możecie od razu napisać swoje propozycje na następne zwierzątko, któremu mogę zbudować domek. Oprócz tego piszcie też w komentarzach propozycje na dalsze challenge. No i oczywiście na nasz kill-off narzucimy sobie zaklęcie z fortunką. Okej, no to teraz szybciutko uzupełnię zapas drewna i trzciny. Pohandlujemy troszkę z villagerami, tak żeby wyhandlować mapę do leśnej posiadłości. Także widzimy się za chwilkę. A few moments later. No dobra, to na samym początku odwiedzimy naszego Fletchera. Szybciutko przerobimy sobie drewno na deski. Deski przerobimy sobie na patyki. Co my tutaj teraz mamy? Kusze, mamy też nitki za emeraldy. No dobra, mamy 20, całkiem sporo. Przerobimy sobie od razu trzciny na papier. Dobra, zajrzymy teraz do drugiego wieśniaka. Dobra, jak to tu wygląda? 24 kartki. Kurczę, więcej nie mamy, żeby go odblokować, ale możemy kupić pustą mapę razy 2.
Teraz odblokujemy kartografera. I teraz tak, mamy szkło za emeraldy i Ocean Explorer Map. Dobra, no to teraz idziemy po trochę piachu. O kurde, mamy kolejną wioskę w ogóle w pobliżu Messy. Mega dobrze. Kurde, fantomy jeszcze. Mamy membranę, czy nie mamy? Mamy. Dobra, w zupełności wystarczy. Wracamy teraz do bazy. Wrzucimy sobie tutaj piach do przepalania. Zrobimy sobie drugi piecek. Będzie zdecydowanie szybciej z przepalaniem. Okej. Przejdziemy sobie jeszcze w tamtą stronę, bo z tego co pamiętam, to zostało tam jeszcze troszkę sianka. Okej, nawet sporo. Tutaj już chyba nic nie znajdę. O! A ty co tu robisz? Wracaj do domu. I tutaj mamy szyby. Dobra, 1,5 staka. Także poczekamy, aż reszta się przepali. Przejdźmy jeszcze do naszego Fletchera. Okej, dokupmy sobie troszkę strzał. Teraz możemy sprzedać troszkę więcej patyków. Okej, no to teraz idziemy do drugiego wieśniaka. No i możemy mu sprzedać troszkę szkła. Jest! Mamy to! Jest mapa do leśnej posiadłości. Jeszcze musimy skombinować tylko kompas, a kompas stworzymy ze sztabek żelaza i redstone'a. Tutaj, z tego co pamiętam, to redstone'a niestety nie mam, także będziemy musieli skoczyć jeszcze. Jest, dobra, jest redstone. Mamy też sztabki żelaza, także tworzymy sobie szybciutko nasz kompas. Pyk, 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 pyk. No i idziemy wytradować naszą mapkę. Mamy to. W sumie to zaróbmy sobie jeszcze troszkę emeraldów. No to zobaczmy. Okej, czyli musimy kierować się bezpośrednio na północ, z tego co widzę. Gdzie to będzie? My jesteśmy... Czyli w tamtym kierunku. Okej. I tak, zgadza się. Mam zamiar wybrać się do leśnej posiadłości w żelaznej zbroi. Znowu fantomy. No dobra, tym razem po prostu się prześpijmy. No i zróbmy małe przygotowania do wyprawy. Zróbmy sobie dwie dodatkowe skrzynki. Postawimy je tutaj na górze. Wrzucimy tutaj wszystkie niepotrzebne nam rzeczy. Żelazo weźmiemy też na wszelki wypadek ze sobą. Wiadro bardzo nam się przyda. Zróbmy sobie jeszcze parę łódek.
One przydadzą nam się już na miejscu. Strzał mamy 2 staki. To raczej też powinno nam wystarczyć. To jedzonko możemy w sumie wrzucić do piecyka, żeby się przepaliło. Nasza zbroja jeszcze wygląda w miarę dobrze, także powinniśmy sobie dać radę. No dobra, skoro Mansion jest w kierunku północnym, no to właśnie w tym kierunku się patrzymy. Zajdźmy jeszcze do jednego z pustych domków, zabierzemy szybciutko łóżko na drogę, no i ruszamy. No, przy okazji zobaczymy, co kryje się w ogóle po drodze. Będziemy mogli pozbierać też troszkę więcej trzciny. O, tutaj mamy naszą drugą wioskę. O kurde, ile to jest w ogóle trzciny wszędzie. Następna wioska, co jest? W tak małej odległości. Ale dziwnie się wygenerowało. 2 takie szpice. 2000 kratek. I jeszcze nic na mapie się nie zmienia. Dobra, mamy dżunglę. Tu mamy więcej wody, także przejdziemy sobie na tą stronę. Będzie zdecydowanie łatwiej. No tu mamy zatopiony statek, także od razu zobaczymy, co w nim się kryje. Emeraldy, spoko, więcej żelaza. To też sobie weźmiemy. Latająca wyspa. I znowu wioska. O, a tam ruiny portalu. Znowu ruinki. No, w sumie nic ciekawego. Dobra, mamy już 3500 kratek. Piękny wschód słońca i bardzo fajna wyspa. 4000 kratek. Jak to wygląda na mapie? Dobra, jeszcze ta kropka jest całkiem mała. Dobra, jest. Kropka porusza się. Czyli już nie możemy być tak daleko. O, widzę jakąś wioskę jeszcze. Kropka na mapie już jest dosyć spora, także musimy być już w tej okolicy. Tutaj mamy jeszcze ruiny portalu. Złote jabłko, spoko. O kurde. No to ładnie tutaj można spaść. A to jeszcze jakiś pożar. Trzeba to ugasić. Dobra, las uratowany. Okej, mamy melony. Zabieramy. Jest! Mamy mansion! Okej, zrobiliśmy to. Dobra, szybko się prześpijmy. Dobra, teraz gdzie jest to główne wejście? Okej, tutaj już mamy, widzę, towarzystwo. Myślę, że nie będziemy wchodzić od głównego wejścia, tylko wejdziemy po prostu przez to pomieszczenie. No dobra, także challenge na ten odcinek jest zaliczony. Znaleziona jest leśna posiadłość. W następnym odcinku wchodzimy do środka. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.